Pierwsze takty lutego wskazują, że jest pewna nerwowość wskazująca, że skłonność do realizacji zysków się pojawia i to automatycznie zwiększa nam zmienność. Większe spadki na rynku akcji, cofnięcia w notowaniach ropy naftowej, złota czy miedzi, to wszystko może generować impulsy dla rynku walutowego. Dolar amerykański, który najmocniej tracił w styczniu, teraz może jednak zyskiwać na wartości. Mamy dobre dane z amerykańskiej gospodarki, które go wspierają. Natomiast na niekorzyść mogą mieć właśnie waluty surowcowe, takie jak dolar australijski, nowozelandzki czy kanadyjski, ale też w przypadku walut rynków wschodzących widać tą presję i złoty może też mieć problemy w nadchodzącym miesiącu. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na to, że luty będzie tym miesiącem, kiedy ruszą na poważnie nowy etap negocjacji dotyczących Brexitu i tutaj prasa jest dosyć nieprzychylna. Prasa brytyjska wskazuje na szereg sporów między Brukselą a Londynem i to w konsekwencji może budować też presję na to, aby funt tracił w lutym. Wzrost zmienności na rynkach finansowych będzie oznaczał większe zainteresowanie tak zwanymi bezpiecznymi przystaniami, czyli aktywami, do których kapitał się kieruje, kiedy panuje czy to spadki na giełdach, czy też ogólnie większa nerwowość na rynkach. To by oznaczało, że między innymi frank szwajcarski znowu może zyskiwać na wartości. Względem złotego na tej parze przynieść mocniejsze ruchy niż w przypadku czy to euro złotego, czy dolar złotego.